Cajamarca, 13,5 godziny autobusem tutaj, masakra. To był taki stary PKS z lat 70., a większość drogi to jakieś drogi polne, kolejny, dziury, także kurczę tragedia, ale dojechaliśmy. I teraz ja z nowym tuk-tukiem do hotelu. Miałem dodać, że za oknem zmieniły się krajobrazy, zmieniała się pogoda. Pojawiły się zupełnie inne tuk-tuki, a także indianki w wielkich, białych kapeluszach. A tymczasem to jest mój pokój hotelowy z wielkim łożem małżeńskim. Tak jak powiedziała pani z recepcji, oczywiście po hiszpańsku. Ale jakś tam się dogadaliśmy od biedy. Tuk-tuki, Cajamarca, miejsce jak na razie takie niezaciekawe. Mój hotel, chociaż taki w sumie bardzo dobrej jakości, jest w lekko podejrzanej dzielnicy, która właśnie wygląda w ten sposób, ale co tam, to jest właśnie Peru. Właśnie takie to miasto, tak wygląda. Niezaciekawie póki co, ale co tam. I tuk-tuki jeżdżą takie nowoczesne już. Jest i krowa na pastwisku i z tego co słyszę, to chyba ludzie trzymają jakieś tam kury w domach, bo cały czas słychać pianie z okien, także niesamowita sprawa. No i te chmury tam oczywiście na horyzoncie, takie typowe chyba dla Peru już. Ja tutaj wszędzie już widzę biedę, co wcale nie znaczy, że tam gdzie byłem wcześniej było bogato, super. No to mi tak trochę to przypomina Limę, to miejsce. Niby trochę ładniej, co? Tam poleciał samolot, ponieważ tutaj jest lotnisko międzynarodowe, skąd latają samoloty do Limy. Tylko do Limy latają. Jak dla mnie to Lima, po prostu Lima. Oczywiście tuk-tuk. To, co chciałem zobaczyć na początku, to oczywiście Alameda de los Incas. Czyli taka mała tutaj promenada z posągami inkaskich wojowników. I oczywiście w takich miejscach, jak zwykle okazja do zarobienia na turystach. Lama jest sztuczna, ale mnie bardziej interesują tutaj inkascy wojownicy. I okazuje się, że to są inkascy władcy z dynastii Hanach Cusco. Cała piękna promenada tutaj. A może by tak zdjęcie na kucyku. Jeden jest plastikowy, drugi jest wełniany. Także okazja, moi drodzy. Tylko za parę soli. I można mieć tutaj stąd wspaniałą pamiątkę. Ja pierdolę. W sumie naród Cajamarca, który zamieszkiwał te regiony, także został podbity przez Inków. Także trochę dziwne jest tutaj czczenie tych wszystkich władców inkaskich. No ale mimo wszystko to fajnie wygląda. Paranaście minut stąd, tuż przed wzgórzami, znajduje się wioska Baños de Incas. Obecnie są tam małe komercyjne baseny z gorącymi źródłami. Nic ciekawego, przejeżdżałem autobusem obok i widziałem to wszystko z zewnątrz, więc nie warto. Miasto Cajamarca, prawie że Lima, ale w Limie wszystkie wzgórza są pozbawione jakiejkolwiek roślinności. A tutaj jest zielono. Cajamarca. Lud Cajamarca, czy coś po sobie pozostawił? Chyba nic. Są tylko pozostałości jakichś murów gdzieś na obrzeżach miasta, ale takie niezbyt ciekawe. Ludu Cajamarca, co mi tutaj zaoferujesz w tym miejscu? To jest punkt zbiórki Colectivo. Tam pan ma megafon i nawołuje. Tutaj zaraz ruszą. Organizacja transportu póki co jest dobra. A ja sobie chodzę po mieście. Tak trochę bez sensu.
Znaczy bez sensu. Idę w sumie w stronę centrum teraz. Mogłem podjechać tuk-tukiem, ale chcę się przejść i ponagrywać parę ciekawych miejsc i sytuacji. Miasto zupełnie inne niż poprzednie. Także, moi drodzy, warto zwiedzać, jeździć, podróżować. Tysiące tuk-tuków. Tysiące tuk-tuków. I kolektivo. A tutaj taka mała Wenecja. Kolejka pod stadionem. To będzie jakiś mecz dzisiaj. Niedziela jest. Także kto wie, kto gra, z kim. Iglesia Convento della Recole. Taki ładny kościółek tutaj. A Plaza de Armas. Gdzieś tam. Tutaj już stara zabudowa. Hołdująca starym indiańskim czasom. Ludu Cajamarca. To stare miasto to taki typowy, stary, kolonialny, hiszpański styl. Miasto jest zakorkowane, dlatego stare miasto, centrum w sumie, jest zamknięte już dla ruchu samochodowego. Są tylko objazdy gdzieś naokoło. Plaza de Armas de Cajamarca. Oczywiście setki ludzi. Ruch uliczny zamknięty. Katedra. I muzyka wszechobecna. Katedra. I stali mieszkańcy tych stron, czyli Indianki. Bo to przeważnie one głównie hołdują tym starym tradycjom i ubiorom. Tutaj dzieciaki uprawiają sport. Zawody drużynowe. A tutaj już kolejna drużyna. Kolejna drużyna już tutaj. Tutaj kultura Cajamarca utrwalona na muralach. Miasto, handel. I te murale. Pomimo, że u góry jest kapliczka, to po drodze mijamy różne symbole indiańskie z Cajamarki. Do kapliczki jeszcze tylko paręnaście metrów. Tymczasem stąd już roztacza się panorama na miasto. Pogoda nie rozpieszcza. Przed chwilą ostro grzało słońce, a teraz takie zachmurzenie nawet troszkę pokropiło. Jak zwykle troszkę komercji. A to już kapliczka Santa Polonia. I niestety także żywa alpaka. Czy lama? Za jednego stola jeszcze można wejść wyżej na punkt widokowy o wysokości 2985 metrów, także znowu te trzy koła robię. Ale co, no zaczęło padać, nie? Także muszę przez chwilkę poczekać i ruszam dalej, jak tylko przestanie. Teraz w takiej mojej kapliczce, ale tutaj strasznie wali moczem. Cajamarca. Wielki napis. A droga na górę, taka kamienista, prowadzi tędy. I właśnie wychodzi ta cała obskurność peruwiańska. Czyli jednolite domy z cegły na wzgórzach. I co, jak zwykle, prawie 3000 metrów bez 15.
z panoramą na Kajamarkę i okoliczne góry. ...2985 metrów, a już miałem nigdzie nie wchodzić. I mały rzut okiem na troszkę biedniejsze dzielnice. A znając życie, to zaraz spotkam znajomego Niemca z kostelu w Ciaciapojas, ponieważ on także jechał do Kajamarki, tylko że dzień wcześniej. Te domy na wzgórzu, tam mieszkać, to chyba nie za ciekawie. Taka pogoda pada, że wypada tylko kręcić środek miasta. Ponieważ nie ma gdzie jechać i co robić. Sytuacja wygląda tak, że leje. Nie wiem jak dalej pójść. Teraz jesteśmy w wielkim tunelu i czekamy wszyscy, aż przestanie padać. Wymiotło wszystkich centralnie. Idą jakieś tam niedobitki, tuk-tuki jeżdżą, a tak to sino i leje. A chwilę potem doszło już słońce, zrobiło się znowu gorąco, fajnie, parno, duszno. Tutaj za mną jakieś biura, które oferują wycieczki. Tam gdzieś kolejne, jeszcze kolejne. Także pójdę się teraz zapytać, co tam ciekawego mają w planie. Tam już kolejne biura i następne. Wszędzie tylko biura podróży. Jedna wycieczka, druga wycieczka. I kilka jest nawet ciekawych, także zaraz coś tam sobie zaklepię na jutro. I myślę, że to tyle w tym odcinku. To tyle w tym odcinku i do zobaczenia jutro.